to jest droga do góry? Na to wygląda. Nie, nie, jeśli to nie brodaty gbur i jego szczeniak. Mam tu dla was coś fajnego. Brok? Ale jak ty... Nie, twój zasrany interes. A teraz właśnie mam coś dla was. Tylko nie próbujcie czaić się na moje miejsce. Byłem tu pierwszy. Dobra. Jak myślisz, czego chce? Zagrać nam na nerwach. Gdy rozejdzie się wieść o moim sklepie, ludzie będą tu walić jak szaleni. Będą się zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje towary. Zobaczycie! Wszędzie ci się tak śpieszy? Esz. Ład! Widzicie te kamienie? Dzięki kluczowi Yggdrasilu możecie otworzyć magiczne wrota do gałęzi drzewa świata. To skrót między światami. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie mogli tu szybko powrócić. Ale działają w jedną stronę. Tylko tu i nigdzie indziej. No i pamiętajcie, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki, chyba że chcecie umrzeć. Nie, raczej tego nie chcemy. Biorę się do pracy. Może coś dla chłopca? Pilnuj tego wyglasa, co? Coś jeszcze dla ciebie? Problemów. Mam nadzieję, że tego chciałeś. Będą
utrudnić przerobienie się na mielonkę. Zapraszam ponownie, a teraz wypierdalać. Co to jest? Róg. To jego koniec. Możemy zadąć? Nie wiedząc, co się stanie? Zazwyczaj wciskamy każdy przycisk i szarpiemy za wszystkie dźwignie. Możemy przewidzieć, co się stanie. To coś zupełnie innego. Musisz nabrać dobrych nawyków.
Wiedziałem. Jednak dmiemy wróg. Nie. Sprawdzamy twoją determinację. Jestem zdeterminowany. Nawet bardzo. Nie znam tych run. Jak znajdziemy szyfr, to na pewno to rozgryzę. Kolejny. Patrz! To wąż świata! Jest większy niż myślałem. O, patrz! Dziabnął Tora! Albo dziabnie. Chyba. Nie odczytam ich. Co to? Strasznie cuchnie. Trucizna. Nie odczytam ich.
Mówiłem. Musimy wrócić z szyfrem. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Mówiłem, musimy wrócić z szyfrem. Jak spłatka. Ej, to część szyfru runicznego. Poszukajmy pozostałych. Co to było? Strasznie cuchnęło. Twoja matka mówiła na nie plugawe pale. To trująca magia. Pokazała mi, jak je neutralizować. Co? Zabawne, że dało się jej ci czegoś nauczyć. Tak.
Ale tu mgliście. Znowu krasnolud. Powinniśmy... Nie. Szkoda na niego czasu. Przepraszam, ale... Skąd masz ten topór? To nie twoja sprawa. Nie będę się sprzeczał, ale... znam to ostrze. To jedno z naszych, ale... nie zrobiliśmy go dla ciebie. Zejdź z drogi. Nie mogę. Kobieta, dla której je zrobiliśmy... No cóż, bardzo ją lubię i... byłbym bardzo niepocieszony, gdyby okazało się, że... Coś jej zrobiliście? Topór był mojej mamy. Zostawiła go ojcu przed śmiercią. Fej nie żyje. Bardzo mi przykro to słyszeć. Była wielką wojowniczką i dobrą kobietą. Dobrze. Tak, zajmę się usprawnieniem topora. Ale nikt cię o to nie prosił. To prawda, ale znając twoją matkę, na pewno by chciała, żebym naprawił ten wandalizm, którego mój brat dopuścił się na jej toporze. Wiedziałem. Jesteś bratem Broka. Tam jest druga połowa znaku. Ten niebieski to twój brat? Tak. Chociaż ja jestem znacznie zdolniejszy. Nie chwaląc się, przysięgam na Freję. Nie usuwaj jego pracy, tylko ją ulepsz. Dobrze, ale czy możesz sam go tam położyć? Rękojeść jest... Nie. Brudna. No dobrze. Po prostu... Czy to krew? Nad czym pracujesz? To zwę to przesuwaczem nieba. Ta góra to prawdziwy skarbiec rzadkich zasobów. Gdy je wydobędę, będę je musiał jakoś znieść. Wiesz, jak to naprawić? Nie mam bladego pojęcia. Chętnie się rozerwę. Mogę dla ciebie zrobić. Do zobaczenia!
Atreusie, tutaj. Tak, ojcze. Naprawdę zrobiłeś ten topór dla mamy? Poznałbym go wszędzie. To jedno z naszych najlepszych dzieł, wypełnione echem krzyków 20 lodowych troli. Plus minus. Ale czemu dla niej? Skąd ją znaliście? Tak właściwie to ona nas znalazła. Była wyjątkowa. Chciała chronić ludzi. Pomyśleliśmy wtedy, że warto dać moc komuś, kto pragnie czynić dobro. Znała nawet nasz język. Mawiała Madurin seb Gengur Egin Wigumhans. Gengur Ein. Tak jest. Imponujące. Jesteś do niej bardzo podobny. Wiesz? Dzięki, Sin. Nie dotykaj mnie. Co? Przecież... Dobra. Wrócę później. Uważajcie na siebie. Nie jest tu zbyt bezpiecznie, odkąd ludzie odeszli. To znaczy, nie lubię generalizować, ale... Zostali sami mordercy. Rozumiem. Wiem, że to nie moja sprawa, ale na waszym miejscu zmyłbym ten symbol z szyi. Powiedziano nam, że nas ochroni. To nieprawda? Nie, faktycznie was ochroni, ale... Ten barwnik można uzyskać tylko poprzez zmieszanie pigmentu z moczem dzika. Czy to naprawdę lepsze od śmierci? Może trochę. Cóż, to wasze szyje. Więcej strzelać. Daj mi znać. Nie dotykaj! Wciąż to naprawiam! Głupi łysol. Co jest z tobą nie tak? Krasnoludy są dziwne jak Brock i Sindri? Nie. Ciekawe, czemu już się nie dogadują. W końcu są rodziną. To wyłącznie ich sprawa, chłopcze. Dobrze. Yeah!
Chwila, nie, tak, tak, zapraszam. No, pomyszkujcie jeszcze, to coś wykombinujemy. Nie mogę stwierdzić. Zbliżamy się do góry? Owszem. Klątwy, co? Hmm.